Szanowni Państwo, drugi wykład z naszego cyklu filozofii greckiej będzie poświęcony samym początkom filozofii greckiej, ale właściwie można by to sformułować inaczej. Będzie poświęcony greckim początkom filozofii. W związku z tezą, że to właśnie filozofia powstała w Grecji. Że filozofia jest no, pewnym owocem y, greckiego geniuszu. Y, na tym wykładzie postaram się pokazać, jak ten owoc się rodził, w jaki sposób y, po prostu y, w starożytnej Grecji powstał. Y, te pierwsze poszukiwania filozoficzne. Te pierwsze dociekania filozoficzne, ta pierwsza próba no, racjonalizacji wiedzy, no, zatytułowana została przeze mnie Po prostu Poszukiwanie zasady świata, i będę starał się w ramach tego omówić coś, co w podręcznikach filozofii nazywa się po prostu jońską filozofią przyrody. A więc omówię, sam początek filozofii, to wyłonienie się filozofii z mądrości w ogóle, z pewnej tradycji mądrościowej. Pokaże owo poszukiwanie zasady świata, u Talesa z Miletu i jego uczniów. Także przywołam postać Xenofanesa. Postać Xenofanesa, z którym historycy filozofii zawsze mają kłopot, to powiem jaki. Poglądy Heraklita i Pitagoryjczyków jako no, dopełnienie tego, co, tak jak powiedziałem, określane jest jako jońska filozofia przyrody. Proszę Państwa, doksografowie, a za nimi historycy filozofii mówią, że Pojawienie się filozofów poprzedzali mędrcy. Tych mędrców zawsze jest siedmiu. Siedem to jest taka święta liczba. Dla Greków w związku z tym mędrców jest zawsze siedmiu, natomiast katalog tych mędrców jest różny. Natomiast w różnych tych katalogach występuje zawsze Ezop. Ezop, bajkopisarz, niewolnik, który który właśnie układał, układał takie, takie bajki, w których zwierzęta miały cechy ludzkie, do dziś, do dziś to, to jest właśnie język ezopowy. I Ezop jest dobrym przykładem takiego mędrca, czyli człowieka, który, no, w wyniku swoich doświadczeń i przemyśleń wygłaszał sentencje, to, które dziś zwykle nazywa się bonmotami, takie na przykład jak tu wypisane, czyli, że Boga nie można oszukać, że często cierpienia dają ludziom pouczenie. Znane przysłowie polskie, czym skorupka nasiąknie za młodu, tym na starość trąci, okazuje się jest już. Uezopa, grzecznością więcej wskóraś niż surowością im mniejszy rozum tym większa zarozumiałość o to jest coś co warto zapamiętać kto pragnie więcej traci to co ma słowa mogą być czynami o to jest także bardzo prawdziwe z niewagi które zadaliśmy ważymy na innej wadze niż te, których doświadczyliśmy. No i rada. Zniszcz ziarna zła, bo wyrośnie i zniszczy ciebie. Inni mędrcy podobnie. Proszę Państwa, we wszystkich także katalogachowych mędrców ostatnim z nich był pierwszy filozof. Pierwszy filozof, czyli Tales z Miletu. Ale z Miletu, który jak podaje Diogenes Laercios, około początku VI wieku zaczął głosić, że początkiem wszech rzeczy jest woda, a świat jest pełen duchów, pełen bogów, pełen demonów. Proszę państwa, no, gdy tak na to spojrzymy, no to no nic takiego. No, y, trudno, y, trudno, żyjąc w y, greckim upale, nie wymyśleć, że, że nie ma życia bez wody i w ogóle wszystko z wody. No, y, natomiast no, chcąc chcąc wymyśleć czy jakoś przedstawić y, no, niematerialną, niematerialny aspekt świata, mówi, że wszystko jest pełne duchów, to, to nic takiego. Ale proszę Państwa, te poglądy mają swoje znaczenie, gdy nim się bliżej przyjrzymy. Historycy filozofii od razu powiem, nazywają te poglądy hylozoizmem, czyli tezą, że materia żyje. Ale co jest ważne, o czym wspomniał, co jest ważne u talesa. Proszę Państwa, no nie tyle ta jego odpowiedź zrozumiała dla nas, że arche świata jest woda, ale samo postawienie kwestii arche. z bowiem zapytał, z czego jest świat? Ale nie chodziło mu tutaj o wymienianie rzeczy, tylko co, z czego jest świat oznaczał, co jest zasadą świata, co jest praźródłem świata. I użył właśnie słowa arche. Arche, które, które potem przetłumaczono jako zasada. Principium po łacinie. Yy, proszę Państwa, i to jest ważne w przypadku Thalesa. Postawienie pytania o arche i wskazanie, czym jest o arche. To ma być pierwsza, wyjściowa, zapoczątkowująca cały świat zasada. Owszem, yy, Thales od razu, no, Wymyślił, że taka zasada musi być jedna. Pierwsza zasada musi być jedna. I poszukujemy tej zasady. I teraz jego propozycja odpowiedzi, no możemy powiedzieć, jest naiwna. Powiedział, że to woda. Natomiast też jest ważne, co o tej wodzie powiedział. No, że jest materialna. Czyli, że to arche świata jest materialne, że z natury znajduje się w ruchu, a ruch jest zasadą życia, czyli po prostu materia, która z natury z, znajduje się w ruchu, materia żyje. Stąd, stąd ten pogląd, hylozoizm. Dla, po, po co był? Dlaczego Tales tak to widział? No żeby uzasadnić jakieś przekształcenia tego pierwotnego arche ponieważ ono z natury żyje, w związku z tym z natury się zmienia i, i powstają z niego y, różne przedmioty. Y, uważa się, że właśnie to, po pierwsze, postawienie pytania o pierwszą przyczynę świata, pierwszą zasadę wszechświata y, jest, y, jest jak gdyby y, no, y, ważne u Talesa. Jest zapoczątkowujące filozofię i odpowiedź. Odpowiedź jaka? No nie taka, że przyśniło mi się, że ja tak mówię, że objawiono mi tylko zasada popalta pewnymi argumentami. Argumentami, że po prostu z wody pochodzi wszystko, że z wody pochodzi także czyli to, co się pali, no bo zawsze była taka opozycja ogień czy woda. No nie, woda.. To jest, to jest zasługa talesa i to jest początek filozofii, początek tego, o czym mówiłem, racjonalnego poszukiwania zasady świata. i, i próba zbudowania na ten temat odpowiedzi z tego powodu tales jest zawsze wymieniany jako pierwszy filozof. Proszę Państwa, w przypadku Talesa, który założył szkołę, Tales był z miletu, więc łatwo zapamiętać, szkoła mileacka, no, mamy to, co, to, co zawsze mamy. Uczniowie rozpoczynają od poglądów swojego mistrza, no i próbują je poprawiać, rozwijać, niekiedy kwestionować. Mianowicie uczeń Thalesa Anaximander, tak tutaj wyobrażał go sobie Rafael Santi w szkole ateńskiej, jak mają Państwo na, na, tej, na tym obrazku. Anaximander mówi tak. Świat jest no, nieskończony. Nieskończony i to w sensie ilościowym i jakościowym. Świat, no nie wiemy czy ma granice. Jest nie, nie, nie dostrzegamy tych granic. Co więcej, różnorodność bytów jest także nieograniczona. W związku z tym no nie można powiedzieć, że y, arche tego wszystkiego to jest jakaś określona substancja. Nawet taka substancja jak woda, której jest bardzo dużo, to świat jest większy niż ocean. Y, w związku z tym ta pierwsza zasada świata no, nie może być czymś konkretnym i nie może być czymś ograniczonym. Tą pierwszą zasadą świata musi być apeiron, Apeiron, y, czyli bezkres, niektórzy tłumaczą nieograniczoność. Jeśli się zaakcentuje ten ilościowy aspekt, Albo nieokreśloność, jeśli się zaakcentuje y, aspekt jakościowy, że z Apeironu powstaje wszystko, więc on sam jest nieograniczony i nieokreślony. I Alex Mandel wobec tego mówi tak: tym arche jest właśnie ów Apeiron, jest owa nieokreśloność, ale ta nieokreśloność no, jest, no, Właśnie źle się powie, jest czymś takim, no ale nie, ma, nie da się inaczej. Jest czymś takim, z czego powstaje wszystko. Anaksymandel określa bliżej tę nieokreśloność. Nie ma granic i nie da się wyczerpać. Więcej, a jest wieczny i boski, no bo, no, bo, no bo właśnie ma w sobie ten dynamizm, że z niego wszystko powstaje w jaki sposób. W taki sposób, że z tej nieokreśloności wydzielają się przeciwieństwa. Zimno, ciepło, białe, czarne, y, wilgotne, suche. Y, dlaczego, jak mogą się wydzielić te przeciwieństwa? No, ze względu na to, że właśnie ów apelon jest no, zarazem czymś boskim, czymś dynamicznym, czymś, co, czymś, co jest nieokreślone, nieograniczone a jednak działa. Czyli proszę zobaczyć, to już jest taka takie próba wyciągnięcia konsekwencji z poglądów Thalesa i próba poprawienia tych poglądów. Anaksymandel napisał pierwsze dzieło filozoficzne. Te to pierwsze dzieło filozoficzne nosi tytuł Perifizeos. Perifizeos, co oznacza o zwierzętach, o przyrodzie, o naturze. To warto zapamiętać ten tytuł, bo prawie wszyscy filozofowie przedplatońscy będą pisali, będą pisali prace, które noszą tytuł właśnie Perifizeos. W tym dziele o ile wiemy, Anaximandel opisuje właśnie, jak z Apeironu wyłaniają się przeciwieństwa, czyli ciepło, zimno, suchość i wilgotno. I potem, jak z tych przeciwieństw poprzez łączenie się i rozdzielanie powstają różne rzeczy. I zresztą y, mówi tak, że y, tak, rozdzielenie się czegoś jest po prostu śmiercią tego. Połączenie się jest narodzeniem się. I tutaj proponuje też pewną taką teorię ewolucji. Powiada, że no, najpierw były zwierzęta wodne, zwierzęta lądowe wywodzą się z, z tych zwierząt wodnych, a ewolucja roślin była jeszcze wcześniej. No i człowiek, człowiek po prostu także wyłania się z niższych od siebie gatunków zwierząt. Przy czym przy czym Takim centrum tej ewolucji u no, Anaksymandra była ryba. Ryba taka, która mogła oddychać zarówno powietrzem rozpuszczonym w wodzie, jak i powietrzem atmosferycznym. Wiemy, wiemy że takie ryby istnieją. Nazywa się je, zdaje się, dwudyszne. No, w każdym razie ta, ta ryba była. Centrum ewolucji, to znaczy część tych ryb zostało w wodzie i to są dzisiejsze ryby, część gdzieś wyskoczyła na drzewa i to są ptaki, część wypełzła na ląd i to są zwierzęta lądowe. Proszę Państwa, no, proszę zobaczyć. Teoria ewolucji powstała także dość wcześnie. Nam się często wydaje, że to jest osiągnięcie tego gwałtownego rozwoju nauk przyrodniczych w XIX wieku. Tymczasem. Anaksymandel już o tym pisał, proszę Państwa, zachowało się, zachowały się, przynajmniej ślady tego, że w II wieku po Chrystusie w Aleksandrii, no jak kogoś chciano obrazić, to mu mówiono, że jesteś, jesteś blisko ryby Anaksymandra. To znaczy, że no cofasz się w tym procesie ewolucji do tej ryby, która, która według Anaksymandra miała być centrum tej ewolucji. A kolejny uczeń y, y, Thalesa, no chciał może tak, jakoś pogodzić mistrza i jego ucznia. I mówi tak, no jeśli, jeśli tym archema ma być coś y, no, y, nieograniczone, nieokreślone, y, no to po prostu to chodzi o powietrze. To powietrze jest właśnie nieograniczone, nieokreślone. I to z powietrza przez zagęszczanie powstaje woda i ziemia, a na przykład przez rozrzedzanie ogień. I zachował się taki fragment anaksymesa, gdzie on pisze tak. Różnice zaś zachodzą wskutek zagęszczania się i rozrzedzania w poszczególnych rzeczach, i z rozrzedzenia powstaje ogień, ze zgęszczenia zaś wiatr potem chmury. A z jeszcze większego zgęszczenia woda, potem ziemia, potem kamienie, a z nich wszystko inne. Proszę Państwa, no to, to, są, to są poglądy, które może w innym języku czy w inny sposób, ale też niejednokrotnie, niejednokrotnie słyszymy, że świat się rozrzedza, lub świat się kulczy, lub, lub takie inne pomysły. To już w jakiejś postaci. Było, no proszę zobaczyć, w VI wieku przed, przed Chrystusem. Proszę Państwa, także w VI wieku przed Chrystusem urodził się Ksenofanes. Ksenofanes, który fascynuje do dziś historyków filozofii, także teologów, dlatego że w ogóle nie interesuje go filozofia przyrody. Interesuje go Bóg. Interesuje go Bóg, religia, a przede wszystkim to, co no, ludzie, czy współcześni mu Grecy, z religią i z Bogiem robią. Yy, I od razu powiem: oburzała go religia Bogów Olimpijskich. Yy, no, uważał po prostu ją za, no, jakbym powiedział, bluźnierstwo to może za mocno, ale za, za coś, no. No, jeśli powiem nieeleganckiego, to będzie eufemizm, bo Xenofanes wypowiadał się ostrzej. No, ale przede wszystkim za coś głupiego. I Xenofanes, który yy, żył bardzo długo, po prostu chodził od miasta do miasta i przedstawiał swoje poglądy w formie pieśni, w formie takich recytacji, i w tej formie zresztą wiele fragmentów do nas dotrwało. I stąd wiemy, że ksenofanesa, tak jak powiedziałem, interesuje Bóg. I y, oburza go no, antropomorficzne przedstawianie bogów, czyli przedstawianie bogów jako ludzi o, o, o tylko jakichś tam doskonalszych cechach. Powiada ksenofanes tak: jest prawdziwy Bóg, Bóg największy i to jest prawdziwy Bóg. I mówi o nim tak: Cały widzi, cały słyszy i rządzi myślą swego ducha. Czyli, że jest bytem jednoelementowym, absolutnie, absolutnie prostym, cały widzi, cały słyszy i jeszcze sprawuje rządy nad światem. Rządzi myślą swego ducha. Niektórzy uważali, że on za arche, żeby pozostać już w tych w tych klimatach uważał po prostu ziemię. Ale to, to nie jest pewne. Tak jak powiedziałem, to co, to co fascynuje i to co jest tutaj ważne, no to, 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 to zwrócenie uwagi na, na ową teologię. Pisał tak. Gdyby lwy, woły lub konie posiadały sztukę człowieczą i malować czy rzeźbić umiały swych bogów w postacie, Obraz by powstał niechybnie lwom, koniom, wołom podobny. Jak gdyby taki właśnie bogowie musieli mieć wygląd. No i jeszcze ostrzej. Rzeczy najbardziej haniebne i potępiane przez ludzkość o bogach opowiadają Homer i Hezjot nam. Cudzołóstwo i kradzież, wzajemne oszukiwanie. Tym każą im się zajmować. To ma być ich boski trud. No, to, że pamięć o ksenofanesie dotrwała no, do naszych czasów. To, że on ciągle niepokoi, to, że bardzo trudno go zakwalifikować. Jak spojrzą Państwo do podręczników historii filozofii, to są tam różne, niekiedy nawet zabawne próby jakiegoś łączenia go ze szkołami filozoficznymi. Celowo ich nie podaję. Przedstawiam samą postać, która do dziś, tak jak powiedziałem, do dziś jest analizowana, badana. Że pojawiła się jak no, ex machina deus, właśnie y, na terenie starożytnej Grecji, bo Ksenofanes bo mieszkał w różnych miejscach, choć jego działalność głównie przypada na teren Italii. W każdym razie pojawia się ta problematyka. Problematyka. No, przynajmniej w jakimś tak Kim się w jakiejś takiej y, prekursorstwie, problematyka pierwszej przyczyny jako bytu boskiego jednoelementowego absolutnego. Proszę państwa. Y, no. Trochę na antypodach tych poglądów znajduje się inny taki, można powiedzieć, outsider filozofii, dlatego, że nie przyłączył się do żadnej szkoły, był no, takim, można powiedzieć, samorodnym geniuszem, to Heraklit Zefezu. Heraklit Zefezu, który mówi tak. Świat jest wieczny, świat jest od zawsze. Ale nie ma sensu jakieś określanie no, jakichś elementów stałych, jakichś wyjściowych w tym świecie, dlatego że istotą świata jest zmiana nie ma żadnych rzeczy. Nie ma żadnych bytów, nie ma żadnych punktów stałych, są tylko, dziś by się powiedziało, procesy. I jak obserwujemy na linii procesu no, przejawianie się jakiejś własności, no to po prostu mówimy, że to jest, że to jest jakiś byt. Czyli, no nie wiem, obserwujemy, że, że, że gdzieś wśród zwierząt pojawia się rozumność aha, no to człowiek. No, ale pojawia się i znika. To jest pewien proces. Wszystko jest procesem, ponieważ, i to pewnie, pewnie niejednokrotnie słyszeliśmy, ponieważ pantarej, wszystko płynie. Wszystko płynie. Nie można dwa razy wstąpić do tej samej wody. Jak wyjdziemy z rzeki, to już nigdy ta sama woda nie obmyje naszych nóg. Jak wejdziemy, wejdziemy ponownie. I teraz to, co nazywamy rzeczami, jest pewnym, jest pewnym procesem, jest pewną, no właśnie no, 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 pewnym przejawianiem się jakiejś własności. W innych miejscach, bo przypominam cały czas o Herak z Heraklita wprawdzie tych fragmentów mamy dość dużo, ale, ale to ciągle nie jest komplet. Inne fragmenty sugerują, że Heraklit uważa w ogóle rzeczy za wewnętrzne, wewnętrznie sprzeczne, że, że to, co my nazywamy bytem, jest wewnątrz w sobie po prostu pewnym zbiorem przeciwieństw, pewnym połączeniem przeciwieństw. Te przeciwieństwa ścierają się, walczą w sobie, no i to, to jest dzieje to są dzieje jakiegoś. Jakiegoś bytu czy jakieś, jakiegoś przedmiotu. Tak jak Państwu powiedziałem, z, z poglądów Heraklita tych fragmentów trochę mamy, ale sam Heraklit pisał w sposób bardzo trudny. Nawet nazywano go filozofem ciemnym. Gdy go pytano, dlaczego pisze w taki sposób zawiły, i obrazowy, niezrozumiały. On mówił, dlatego, że no, ludzie, którzy to obecnie czytają, są głupi. Jak ludzie zmądrzeją, czyli przyszłe pokolenia, no to zrozumieją moje pisma. Proszę Państwa, do dziś wielu fragmentów Heraklita nie rozumiemy. Niekiedy, znów nawiązując do tego, co było, Problemem filozofii jońskiej wskazuje się, że dla Heraklita takim arche był ogień. Nie jestem pewien, czy można tak powiedzieć, że ogień jest tutaj arche, czyli zasadą świata. W każdym razie ogień, zniszczenie to było coś, co Heraklita fascynowało. Fascynował go ogień, bo mówi, że ogień żyje śmiercią tego, co, co spala. Że ogień odzwierciedla pewną dynamikę świata. To, to też mogłoby się, mo, może nam się kojarzyć z także takim ogniem społecznym, czyli no, wojną. Więc Heraklit by głosił apoteozę wojny. Uważał, że, że wojna jest matką i ojcem wszystkiego. Ale. Dodawał, że cały ten proces zmian nie jest chaotyczny, nie jest przypadkowy. Ta rzeka, która płynie, do której niepodobna wstąpić dwa razy, płynie jednak według pewnego porządku, i ten porządek, pewien logos, tkwi w tej materii, tkwi w tej rzece, czyli, czyli ta woda zawiera pewną zasadę, która to jej płynięcie. Organizuje. I to jest ów, ów właśnie, logos, mądrość, yy, pewna prawidłowość, można powiedzieć, świata, pewna rozumność świata, która jest wewnątrz, to historycy, filozofii podkreślają wewnątrz w tym świecie immanentnie zawalta, ale wszystko przenika. Proszę Państwa, do poglądów Heraklita przyjdzie nam wrócić, dlatego że wywołają one reakcję. Reakcję tak samo gwałtowną, jak gwałtownie Heraklit przedstawiał swoje poglądy. Jest jeszcze jeden filozof, a właściwie cała szkoła filozoficzna, którą omawia się w ramach filozofii jońskiej, mianowicie. Pitagoras i Pitagorejczycy. Tutaj wymienia się zawsze ciągiem Pitagorasa i Pitagorejczyków, ponieważ Pitagoras, założyciel, założyciel szkoły Pitagorejskiej, właściwie y, bardzo trudno y, odróżnić jego nauczanie od interpretacji nauczania szkoły. Wiemy tylko, że założył szkołę, która Miała formę pewnego bractwa religijnego. Chciałbym na to zwrócić uwagę, dlatego, że w różnych cywilizacjach powstają co jakiś czas organizacje, takie po prostu jak klasztory. Ta szkoła miała cele religijne, dlatego, że Pitagoras i, i adepci tej szkoły wyznawali. Inną trochę religię niż oficjalna grecka religia olimpijska, mianowicie y, orfizm, religię misteriów. Orfizm polegał na takiej wierze, że nasze życie na Ziemi y, jest pewną karą za no, jakiś starożytny grzech, czy jakąś starożytną, nieznaną nam winę, którą musimy odpokutować, będąc ludźmi. Y, Uzyskać pewną doskonałość, i wtedy po śmierci wrócimy do postaci wolnych duchów. I teraz Pitagoreizm miał prowadzić do tego powrotu. I w związku z tym Pitagoras uznał, że środkiem tego doskonalenia się, środkiem tego duchowego wzrostu jest nauka. Historycy filozofii zwracają tutaj uwagę, że no, to nie jest rasowa filozofia. Dla rasowego filozofa filozofia była celem samym w sobie, nauka była celem samym w sobie, ona wyznaczała sens życia, tutaj nie. Nauka jest po prostu środkiem zbawienia, środkiem budowania doskonałości niezbędnej do zbawienia. Proszę Państwa, ta szkoła trwała bardzo długo. Pitagorejczyków spotykamy już w czasach chrześcijańskich. Dość długo nauczanie pitagorejczyków było owiane tajemnicą, ale w pewnym momencie znalazł się zdrajca Filolaos, który, który się wygadał, czyli dzięki niemu coś wiemy na temat tego nauczania. Nauką, którą preferowano w szkole pitagorejskiej była matematyka. I zresztą z matematyką Pitagoras nam się zwykle kojarzy. Skąd się to wzięło? Mianowicie Pitagorejczycy zwrócili uwagę, że cały szereg zagadnień da się opisać matematycznie. Cały szereg zjawisk w przyrodzie ma pewne zależności matematyczne. No, na przykład muzyka da się matematycznie wyrazić. W związku z tym, stąd już jest o krok do tezy. Że matematyka może być świetną metodą opisu rzeczywistości. Ale proszę Państwa, Pitagorejczycy poszli jeszcze krok dalej. Stwierdzili, że liczba jest nie tylko metodą opisu świata. Liczba jest istotą świata. To liczba jest arche. To z liczby zbudowana jest rzeczywistość. Proszę Państwa, gdy się tak powie, no to te poglądy wydają nam się takie bardzo abstrakcyjne, ale no, pamiętam, gdy byłem w szkole chemicznej mieliśmy chemię fizyczną i kiedyś przyszedł na zastępstwo nauczyciel, który no, szła za nim taka legenda, że, że studiował u Nelsa Bora, takiego słynnego fizyka XX wieku. I pamiętam, że myśmy wtedy. No, Rozpisywali poziomy energetyczne atomów. On na to spojrzał i powiedział: No, to to wszystko jest nic. Atom to jest wzór matematyczny. No to proszę Państwa, to, to jest ten sam pogląd. Atom to jest wzór matematyczny. Liczba jest arche świata. W związku z tym znów mamy no to, o czym już wspominałem. To są bardzo stare poglądy, bardzo dawne poglądy. Wydaje nam się, że przebrzmiałe. No nie. One co jakiś czas w innej formie, w innym języku, często w takim no, anturażu nowoczesności pojawiają się w niemal niezmienionej wersji. Proszę Państwa, zwykle jako podsumowanie tej jońskiej filozofii przyrody proponuje się zestawienie autorów. Proponowanego przez nich arche świata, arche, które w tym wydaniu było tworzywem świata, i wskazaniu na siłę, która to y, tworzywo porządkuje. I w związku z tym, y, w przypadku Thalesa była to woda, i, i ta woda jako, jako materia po prostu żyła. Wobec tego siła ów logos był zawarty w wodzie, Podobnie w anaksymandrowym Apeironie i równie podobnie w powietrzu anaksymenesa. Natomiast taką siłę przynajmniej wyróżnił. Nadal mówił, że jest ona zawarta w, w świecie, ale jest czymś innym niż ten świat, wyróżnił ją Heraklit. Inna, jak mówiłem, dyskusyjna sprawa, czy przyjmował ogień jako arche, ale na pewno ogień był dla niego symbolem tego, czym jest świat. No i Pitagoryjczycy, ostatni omówieni przeze mnie, jako arche przyjmowali liczbę. Liczbę, która ze względu na występujące w niej właściwości i relacje, w które liczba wchodzi, także jest taką siłą organizującą wszechświat. Proszę państwa to były takie poglądy poglądy, o których się mówi zazwyczaj właśnie, że są takie no dość naiwne, że są jeśli próbują rozstrzygać jakieś sprawy przyrodnicze, to że no, oparte są na, na tylko takiej zmysłowej obserwacji, często dość powierzchownej. Ale proszę Państwa, te poglądy no, zapoczątkowały, zapoczątkowały i jak gdyby zaowocowały tymi dwiema rzeczami, które są poważne, które nie przebrzmiały. Pierwsza z tych rzeczy to właśnie pojęcie Arche. Poszukiwanie, wysiłek poszukiwania, zasady świata, i jeszcze przekonanie, że ta, że ta zasada jest, jest jedna. I druga, że to nie jest wysiłek na skróty, że to jest wysiłek polegający na żmudnym badaniu, eksperymentowaniu, obserwowaniu w taki sposób, żeby. Te obserwacje, te rozumowania, te badania każdy mógł potwór, powtórzyć, żeby po prostu było to, jak powiedziałem w pierwszym wy wykładzie, intersubiektywnie sprawdzalne. I to zostawili nam jońscy filozofowie przyrody. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny wykład.